Jak widzicie, książka już dzisiaj tutaj leży na moich kolanach lisich, bo asystenturka, nie ma jej. Trochę zajęta była, no i co, ale jakoś damy sobie radę, nie? Ja się tutaj jeszcze tylko pochwalić chcę tym, co teraz widzicie na mojej łapce. O. Tak, to jest ta sławna bransoletka, którą kiedyś dostała asystenturka i pożyczyła mi. No, tak czy owak, raz jeszcze dziękuję za ten wspaniały prezent mojej fance, która mi go dała. Znaczy jej dała, ale mnie też. To jest dla nas wspólny prezent. No i dzisiaj mam dla was bardzo specjalną opowieść. To uwaga, uwaga. Dzisiaj będzie opowieść, uwaga, o złotowłosce i trzech liskach. No, otwórzmy sobie książki. Nie otwierajcie książki zębami w domu. Ale jak też ma krótkie łapki. Ale ładne. No. Udało się. Żyła sobie kiedyś dziewczynka o złotych lokach, którą nazywano Złotowłoską. Być może znacie jej przygodę z trzema misiami, jak to nawiedziła ich chałupkę, szkód narobiła i została za to przez nie ukarana. Jednak niczego jej to nie nauczyło. Złotowłoska nadal chodziła po lesie, wchodziła nieproszona do domków różnych zwierzątek i robiła tam wielki bajzel. Aż razu pewnego trafiła do domku trzech lisków. Lisków akurat nie było wtedy w chałupce, bo były gdzie indziej, załatwiały pilne sprawy w kurnikach, no i innych takich, co ja tam będę mówił. No nie wiem, coś tam mieli pilnego do zrobienia. Ale mieli oczywiście przygotowaną kaszkę na kolację i łóżeczka na sen i kąpiółkę w łazience. No i Złotowłoska jak tylko weszła, to od razu pomyślała, że to dla niej i co zrobiła? Kaszkę zjadła. Łóżeczka rozgrzewała, skacząc z jednego na drugie, bo sobie nie mogła wybrać jednego. A jeszcze wcześniej wychlupała całą pianę z wanny, a wiadomo, że kąpiel bez piany jest bez sensu. Kiedy liski wróciły, zostały tylko wielki bałagan, a Złotowłoski nie. No, czegoś się jednak uczyła ta dziewczynka. Złotowłosa, bo nie została w chatce lisków, tylko czmychnęła, zanim oni wrócili. No. Ale nie przewidziała jednego, że lisy mają dobry węch. Tak więc tata lisek, mama liskowa i małe piękne lisiątko poszły za nosem trop w trop za Złotowłoską, aż znalazły jej domek. A dlaczego poszły za Złotowłoską, powiecie? A bo jej odwiedziny uznały za zaproszenie do rewizyty. Tak więc, kiedy doszły do domku Złotowłoski, okazało się, że Złotowłoski nie było, bo akurat plądrowała jakieś inne mieszkanie. Ale co tam? Liskom to wcale nie przeszkadzało, weszły do jej domku i zaczęły się częstować wszystkim, co tylko znalazły. Kiedy Złotowłoska wróciła do swojej chałupki, to musiała dwa razy sprawdzić numer, bo jak weszła, to nie poznała wnętrza. Wszystko było poprzewracane, poprzestawiane,
wszystkie książki pozestawiane z półek, bo małe lisiątko lubiło czytać. Wszystkie przyprawy poprzestawiane, poprzemieszywane, bo mama lisowa lubiła gotować, a niektórych z nich nie mogła znaleźć. Nie mogła się też doliczyć srebrnych łyżeczek i widelców, bo mama lisowa postanowiła wziąć je na wzór, żeby potem sobie w Ikei znaleźć podobne. Nie mogła się doliczyć zapasów w śpiżarce, bo tata lisek pomyślał sobie, że się poczęstuje w zamian za to, co zeżarła złotowłoska. I tak w ogóle nie mogła znaleźć połowy swoich rzeczy, jak już się przekopała przez cały bałagan. Od tej pory złotowłoska przestała chodzić w odwiedziny do różnych zwierzątek. A trzy liski żyły długo i szczęśliwie. Koniec. Dzieło spadło. No i cóż, no i morał z tego taki, że każda złotowłoska spotka liska, co jej utrze noska. Jest też taki, że jak raz odwiedzisz liska, to się spodziewaj jego wizyty ponownie. Znaczy się z powrotem. Znaczy, no, wiecie o co chodzi. No, no to by było dzisiaj na tyle. Ja muszę kończyć, zanim asystenturka wróci, nie kłopotać. No, to dziękuję za wszystko, za uwagę i do zobaczenia następnym razem. A jak macie jakieś swoje ulubione bajki i chcielibyście się dowiedzieć, jakie są ich lisie wersje, no to piszcie koniecznie. No, postaram się je znaleźć. Pa!